Molestowanie jest straszne, ale jeszcze gorsze jest wykorzystywanie problemu na potrzeby promocji marki, która robi kosmetyki. Kanał 7 metrów pod ziemią wypuścił ostatnio materiał. L'Oreal, Centrum Praw Kobiet oraz Right to Be chcą powstrzymać molestowanie kobiet w miejscach publicznych. Idea jak najbardziej słuszna, ale w bezinteresowną obecność marki L'Oreal tutaj nie wierzę i zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Przyjrzyjmy się badaniom, jakie firma L'Oreal zamówiła i słowo zamówiła jest tutaj kluczem mojego wystąpienia. Jak czytamy, z badań wynika, że 84% Polek doświadczyło molestowania seksualnego w miejscu publicznym. Rodzajów takiego zachowania jest wiele, a częstotliwość jego występowania różna. Jednak tylko 31% osób molestowanych twierdzi, że ktoś im pomógł. I o tym drugim problemie porozmawiamy za chwilę. Otóż firma L'Oreal była bohaterem skandalu w sprawie testowania swoich produktów na zwierzętach. W końcu jesteś tego warta. Firma oczywiście wszystkiemu zaprzecza, ale jak podaje portal Noise, L'Oreal znajduje się na liście PETA i testuje takie produkty jak pudr do makijażu czy farby do włosów. Jak dla mnie jest to powód, żeby w wiarygodność marki i jej szczere intencje nie wierzyć. Jak czytamy dalej, z badań przeprowadzonych przez tą oto firmę wynika, że najczęściej molestowanie w miejscach publicznych przybiera formę wpatrywania się, gapienia, nieodpowiednich i niepożądanych gestów albo prośby o podanie numeru telefonu. Jeżeli wpatrywanie się lub zagadanie o numer telefonu podciągamy pod molestowanie, to ja już rozumiem, dlaczego zły nastrój, bo mama mi nie kupiła nowego iPhone'a, nazywamy depresją albo zobaczenie pająka w jadalni traumą. Wychodzi na to, że mam wśród znajomych wielu przestępców seksualnych. Zapewne każdy z nas ma kolegę lub sam nieraz zagadał do dziewczyny na ulicy albo w galerii handlowej, prosząc o numer telefonu. Drogie pani, ja nie wiedziałem, że w was to wzbudza taką odrazę, a człowiek po prostu chciał być miły. Według autorów tej kampanii, wy po prostu nie macie prawa wyglądać atrakcyjnie, żeby nie przyciągać wzroku mężczyzn. Rozumiem przez to, że jeśli idziecie do klubu na imprezę z koleżankami w krótkich sukienkach z dużym dekoltem, to jest to znak, żeby się nie zbliżać i nie zapraszać do tańca, bo możemy zostać oskarżeni o molestowanie. I teraz widzę, jak naczelna obrończyni praw kobiet, czyli Maja Staśko, wbija do klubu i robi porządek ze wszystkimi panami z drinkiem w ręku, którzy polują na swoje ofiary, bo się wpatrują. I to jest właśnie stary numer stosowany przez środowiska feministyczne. Zamówione badanie jest perfidnie zawyżone, żeby dało jak najwyższy wynik, a osobom biorącym udział w kampanii poczucie, że o coś walczą, robiąc przy okazji w firmie darmową reklamę. No i ja tak właśnie rozumiem wypuszczanie takich bezsensownych badań, które zakrawają o śmieszność. Jest to zwyczajnie naciąganie problemu na potrzeby własnej kampanii reklamowej. Jest to manipulacja społeczeństwem. Bo jak wyglądałaby reklama tej korporacji, gdyby wynik ankiety wynosił nie 84, a 30%? Odpowiedź zostawiam wam. A mówiąc teraz tak zupełnie poważnie, to molestowanie jest złe i niedopuszczalne. Nikt przecież nie chciałby, żeby w jego rodzinie żona, siostra czy córka były molestowane. Ale gdzie postawić granicę między podrywem, buractwem, a już molestowaniem? Molestowanie jest straszne, ale jeszcze gorsze jest wykorzystywanie problemu na potrzeby promocji marki, która robi kosmetyki. Bo jak się może poczuć kobieta, którą naprawdę dotknęło molestowanie, jak widzi takie naciągane badania robione na zamówienie? Kanał 7 metrów pod ziemią wypuścił ostatnio materiał mówiący o problemie molestowania kobiet. I ja się z samą ideą zgadzam, bo totalnie nie ma przyzwolenia na przekraczanie granicy strefy komfortu drugiego człowieka. Są tam opowiedziane przykłady nadużyć seksualnych wobec kobiet w miejscach publicznych. Aczkolwiek, na początku materiału widzimy logo L'Oreal Paris i już widać, że materiał na starcie będzie grubymi nićmi szyty. Dowiadujemy się, że 84% kobiet doświadczyło przemocy na tle seksualnym w miejscach publicznych. Okej, czyli żyjemy w kraju jakiegoś trzeciego świata, gdzie jest bardziej niż pewne, że wychodząc na miasto, stanie nam się krzywda. No nie wiem, czy zauważyliście, ale na każdym skrzyżowaniu gwałcą. Bo tak rozumiem tą śmieszną statystykę zrównującą gapienie się z realną przemocą. Bo zastanówmy się, czy między zachowaniem faceta wpatrującego się w kobietę, która mu się podoba, a wsadzaniem przez niego ręki pod spódnicę, można postawić znak równości. No chyba nie. Film obrazuje nam historię kilku kobiet, które spotkały się z różnymi zjawiskami poniżania. I teraz chciałbym, żebyśmy zestawili ze sobą dwa fragmenty. To miało miejsce w autobusie. Miałam wtedy zaledwie 15 lat. Jechałam do szkoły.
Była godzina 8:30, siedziałam na jednym z miejsc przy oknie i w pewnym momencie bardzo blisko mnie stanął mężczyzna. Miał, myślę, około 60-70 lat, nie przyglądałam mu się dobrze. Zaburzył moją strefę komfortu tym, że stał bardzo blisko mnie, co już wydawało mi się dziwne, ale myślałam, że może jest po prostu starszy i ciężko mu jakby jechać tym autobusem, więc nie zwróciłam to jakiejś mojej uwagi. Mężczyzna niestety cały czas był coraz bliżej i coraz bliżej mnie. Ja już spanikowałam, ale jednocześnie zamarłam, nie byłam w stanie się w ogóle ruszyć. W pewnym momencie pogłaskał mnie po głowie i to był jedyny moment, w którym ja się na niego spojrzałam i zapytałam, czy może przestać. Nie pamiętam, żeby mi odpowiedział. Byłam bardzo zestresowana. Później dotknął moich piersi i moich ud. Nie wiem, ile to trwało. Na pewno długo. Nie byłam w stanie wysiąść z tego autobusu. Jechałam tak 10-15 minut, a on cały czas mnie dotykał. Ja tylko zaczęłam płakać z przerażenia, a tak naprawdę łzy leciały mi po policzkach. Ja nie byłam w stanie w ogóle wydać z siebie żadnego dźwięku. Złapałam kontakt wzrokowy z jednym z pasażerów, którzy jechali ze mną tym autobusem. Mężczyzna, około 20-30 lat, spojrzał się na mnie, widział moje łzy i się odwrócił. Nikt nie zareagował. Każdy odwracał głowę, udawał, że nie widzi. Wysiadłam z autobusu w momencie, kiedy był mój przystanek i poszłam do szkoły. Weszłam i pierwsze co to się rozpłakałam w łazience. Naprzeciwko mojego domu zaczęła się budowa. Przyjechało mnóstwo budowlańców. Na początku wychodzenie z domu w ich obecności wyglądało niewinnie. Zaczęli mówić dzień dobry, do widzenia, machali, mówili cześć. Odbierałam to pozytywnie. Później jednak zaczęły się komplementy typu ładna figura, co, gdzie pani jedzie, kiedy pani wraca, zaprosi pani nas na kawę. Dla mnie było to nie na miejscu. I teraz zobaczcie, jak możemy porównywać sytuację dorosłej kobiety, którą budowlańcy po prostu zaczepiali prostackimi odzywkami, z sytuacją 15-letniej dziewczyny, którą ktoś obmacywał w autobusie. Ja tu po raz kolejny stwierdzam, że tych sytuacji nawet nie ma jak porównywać. Albo weźmy kolejny przykład. Z racji swojej orientacji spotykam się bardzo często z takim przekonaniem ze strony panów, że oni są w stanie zmienić to, że ja wolę tylko kobiety na swój sposób, by uprawiać z nimi seks, którego nie chcę. I propozycje często są bardzo prozaiczne, typu, a może trójkąt? Nigdy nie próbowałaś z facetem, skąd możesz wiedzieć? No przepraszam bardzo, ale ja tutaj jakiejkolwiek przemocy nie widzę, tylko zwykłe buractwo. Ten przykład jest totalnie naciągany, próbujący wpleść w to jeszcze środowisko LGBT, żeby jak najbardziej nagłośnić materiał. Polecam oczywiście, żebyście sami obejrzeli ten materiał, bo tych przykładów, których nie można nazwać molestowaniem, a zwykłym chamstwem jest więcej. No ale statystyka ma się zgadzać, w końcu 84%. Okej, dobra, weźmy teraz taką sytuację. Kiedyś kobieta została zgwałcona, więc idzie na policję i mówi, że została zgwałcona. Dziś ktoś kobietę obmacywał, więc idzie na policję i mówi, że została zgwałcona. Z kolei jutro ktoś na nią będzie za długo patrzył na przystanku, więc oskarży kogoś o gwałt. Czyż nie? Dochodzi już do takich absurdów i nie potrafimy kategoryzować czynów, bo co? Bo tak jest łatwiej? Może mi to ktoś po prostu w komentarzach wytłumaczy, może ja po prostu czegoś nie rozumiem. Na początku mojego filmu przytoczyłem pewien istotny fragment, że tylko 31% osób molestowanych twierdzi, że ktoś im pomógł. I moim zdaniem to jest bardziej istotny punkt niż te bzdurne badanie L'Oreal, które jeszcze raz powtórzę, jest naciągane na potrzeby własnej kampanii reklamowej. I to jest chyba prawdziwy problem, że jeżeli komuś dzieje się prawdziwa krzywda, to odwracamy wzrok i udajemy, że tego nie widzimy. Ja rozumiem, że wszystkie sytuacje przedstawione w materiale 7 metrów pod ziemią były dla kobiet na swój sposób niekomfortowe. Najgorsza jest jednak ta znieczulica społeczna na krzywdę drugiego człowieka, że nikt nie reaguje, tylko
Czy takie z pozoru słuszne kampanie społeczne nie doprowadzą do sytuacji, w której śmiejemy się z osób chorych na depresję, podciągając w badaniach osoby, które mówią, że mają depresję, bo nie stać jej na nową torebkę Chanel, a tymczasem osoby faktycznie chore przeżywają dramat leżąc w szpitalu. Mam nadzieję, że widzicie różną wagę tych sytuacji po raz kolejny. I to właśnie nie podoba mi się w wyżej wymienionym materiale, który jest zrobiony jakby na siłę, na potrzeby kampanii reklamowej marki kosmetycznej. Dziękuję i zapraszam do dyskusji.